Joseph Corcoran wsiadł do autobusu szkolnego, zajmując to samo miejsce wśród tych samych kolegów i koleżanek, co zazwyczaj. Była godzina 7:30, gdy żółty amerykański autobus odjechał spod jego domu. 16-latek wydawał się rozbawiony, sprawiając wrażenie, jakby poranek przyniósł mu coś, co wprawiło go w doskonały nastrój. Dla niektórych jego zachowanie było wręcz dziwne, ponieważ na ogół trzymał się z boku, a teraz przypominał wulkan energii. Śmiał się i żartował przez całą drogę, a później kontynuował w szkole. Jego mina zrzedła chwilę przed godziną 10, gdy do budynku szkoły weszła grupa szturmowa, która z zachowaniem najwyższej ostrożności dokonała zatrzymania ucznia. Joseph Corcoran urodził się 18 kwietnia 1975 roku w Fort Wayne w stanie Indiana. Pochodził z rodziny, której w okolicy mówiło się bardzo dobrze albo wcale. Jego ojciec, Jack Corcoran, był żołnierzem piechoty morskiej i aktywnie angażował się w życie lokalnej społeczności. Ludzie, którzy go znali, powtarzali, że był przykładnym ojcem i wspaniałym człowiekiem. Kochał swoje dzieci najbardziej na świecie i często je rozpieszczał, co spotykało się z niezadowoleniem ich matki. Kathleen Corcoran pracowała jako gospodyni w lokalnym zajeździe. Ponieważ praca zajmowała jej zaledwie 2 dni w tygodniu, wiele czasu poświęcała dzieciom i domowym obowiązkom. Niczego im nie brakowało. Mieli ładny dom, pieniądze i zdrowe dzieci. Otaczali się wieloma przyjaciółmi i często gościli ich w swoim ogrodzie. Państwo Corcoran, poza 16-letnim Josephem, mieli jeszcze syna 25-letniego Jamesa oraz 26-letnią córkę Kelly. Byli też dziadkami, ponieważ Kelly urodziła córeczkę, która w czasie tych wydarzeń miała 2 latka. Ich najmłodszy syn na pierwszy rzut oka wyglądał jak lokalny playboy. Był wysoki, przystojny, a dziewczyny same zabiegały o jego względy. Jednak przy bliższym poznaniu tracił na atrakcyjności. Zachowywał się co najmniej dziwnie. Wiele mówił o broni, o pozbawianiu życia i filmach, w których dominowało zło. Stał się samotnikiem, a wkrótce koledzy i koleżanki zaczęli się od niego odwracać. Pomimo tego, że wyglądał jak gwiazdor i mógł otaczać się przyjaciółmi, wolał przebywać samotnie i rozmyślać. Tylko on wie o czym. W wieku około 15 lat Joseph zaczął otwarcie krytykować swoich rodziców. Powtarzał, że są wobec niego surowi i wymagają znacznie więcej niż od pozostałych członków rodziny. Jego podstawowym zarzutem było to, że rodzice nakładali na niego obowiązki takie jak posprzątanie swojego pokoju. Coś, co w każdej rodzinie jest normą, dla niego stało się powodem, aby odwrócić się od bliskich. Krzyczał, że ich nienawidzi, że nie są jego rodzicami i że wyprowadzi się z domu, jak tylko ukończy szkołę. Rodzicom, szczególnie matce, ciężko było słuchać tych słów. Wiedziała, że dla swoich dzieci wraz z mężem robią wszystko, by żyło im się dobrze, a w nagrodę dostali od najmłodszego wiele gorzkich słów. Joseph posunął się jednak krok dalej. Chwilę po godzinie 8 do domu wróciła córka państwa Corcoran. Nic nie wzbudzało jej podejrzeń. W domu było cicho, bo poza mamą wszyscy powinni już wyjść do pracy lub szkoły. Jednak nigdzie jej nie widziała, a zazwyczaj o tej porze szykowała sobie śniadanie i poranną kawę. Nie była typem człowieka, który zalegał w łóżku, bo jak twierdziła, szkoda jej życia na spanie. Zaskoczona nieobecnością mamy, postanowiła ją poszukać. Weszła na piętro i zajrzała do sypialni rodziców. To, co zobaczyła, przeraziło ją do tego stopnia, że dziewczyna zemdlała.
Gdy odzyskała przytomność, zadzwoniła po pomoc, a policja natychmiast odpowiedziała na dramatyczne wezwanie. W sypialni małżeństwa znajdowały się dwa ciała. Oba leżały na łóżku, jakby napastnik zaskoczył ich podczas snu. Obie ofiary miały widoczne ślady po postrzałach. Rozmiar obrażeń i łuski wskazywały na to, że sprawca użył strzelby, więc wyobraźcie sobie, jaki widok zastała Kelly, gdy odkryła rodziców. Zanim do domu dotarły wszystkie służby, w tym technicy, śledczy, którzy przybyli na miejsce jako pierwsi, zaczęli przyglądać się miejscu, śladom i dowodom, które pozostały w domu. Na podłodze leżało 6 łusek pasujących do strzelby kaliber 12. Wiele poszlak wskazywało na to, że to najmłodszy syn, Joseph, jest sprawcą tej masakry. Ślady prowadziły do jego pokoju, a w nim odkryto naboje takie same jak te, które kosztowały życie państwa Corcoran. Dodatkowo w domu nie było śladów włamania, a Kelly była przekonana, że gdy wychodziła, drzwi wejściowe były zamknięte na klucz. Swoje komplety mieli tylko mieszkańcy, a ostatni, który wychodził, był Joseph. Nie doszło też do penetracji domu, więc motyw rabunkowy został od razu wykluczony. Najważniejszą poszlaką były jednak zeznania kolegi z klasy Josepha, który tego dnia nie pojechał do szkoły, ponieważ był chory. Choć chłopak nie słyszał wystrzałów, bo w tamtym rejonie domy są oddalone od siebie niekiedy o kilka kilometrów, przypomniał sobie, że jakiś czas wcześniej Joseph Corcoran pytał wśród kolegów, czy chcieliby dostać od niego strzelbę i $200. W zamian za to mieli zastrzelić jego rodziców. Koledzy odebrali to jako żart, a sama strzelba nie robiła na nikim wrażenia, bo takie znajdują się praktycznie w każdym domu. Zebrane przez śledczych informacje doprowadziły do wydania nakazu aresztowania Josepha Corcorana. Istniało jednak zagrożenie, że chłopak może być uzbrojony, więc do akcji zaangażowano specjalną jednostkę policji, która szturmem wdarła się do szkoły. Cała akcja przebiegła sprawnie i po kilku minutach podejrzany był już w policyjnym radiowozie. Joseph Corcoran nie przyznawał się do winy. Twierdził, że gdy wychodził z domu, rodzice spali w swojej sypialni, a pozostałych już nie było w domu. Zamknął drzwi na klucz i poszedł na autobus. Naboje, które policja odnalazła w jego pokoju, należały, tak samo jak strzelba, do jego ojca. Miał je od dawna. Dodatkowo jednoznacznej odpowiedzi nie dały też badania próbek zabezpieczonych z dłoni Josepha. Śledczy co prawda odkryli na nich proch, ale 16-latek wyjaśnił, że poprzedniego dnia trenował strzelanie do butelek. Wyjaśnił też, dlaczego proponował $200 i strzelbę w zamian za zastrzelenie swoich bliskich. Zapewnił, że był to tylko żart i nigdy nie chciał, aby stała się im krzywda. Jednak podczas procesu, który rozpoczął się 11 listopada 1992 roku, na jaw wyszły inne okoliczności. Ponoć syn groził swojemu ojcu, gdy ten nie zgodził się, żeby Joseph dostał swój pierwszy samochód. Chłopak miał wówczas zdemolować swój pokój i zniszczyć cenne płyty należące do rodziców. Ale to wciąż nie było dowodem na to, że pozbawił ich życia. Dodatkowo rodzeństwo stanęło w obronie swojego brata, ręcząc za jego niewinność. Sprawa była poszlakowa, a śledczy nie dysponowali żadnym dowodem, który wskazywałby bezpośrednio na 16-latka. 16 listopada 1992 roku, po 5 dniach procesu, ława przysięgłych głosami 11-1 zdecydowała, że Joseph Corcoran jest niewinny. Po wyjściu z sali sądowej chłopak powiedział, że ma zamiar skończyć szkołę i wstąpić do piechoty morskiej, aby pójść w ślady ojca. Od tego wyroku nikt się nie odwołał.
Sprawa została zamknięta, a Joseph wrócił do domu i wiódł na pozór normalne życie. Na pozór, bo wciąż zachowywał się co najmniej dziwnie. Nie miał przyjaciół, nie interesował się obowiązkami, za to wciąż magazynował gazety o broni i wojsku. Udało mu się ukończyć liceum, ale nie zamierzał iść do wojska, tak jak wspominał. Podjął pracę jako operator maszyny w New Haven, nieopodal Fort Wayne. 26 lipca 1997 roku, a więc 5 lat po tamtych wydarzeniach, Joseph siedział w swoim pokoju. W salonie jego brat James, siostra Kelly i jej 7-letnia córeczka, narzeczony Kelly Robert Turner oraz ich koledzy, 30-letni Timothy Bricker i 30-letni Douglas Stilwell, jedli pizzę, rozmawiali i oglądali telewizję. W pewnym momencie Joseph uchylił drzwi od swojego pokoju, aby usłyszeć, o czym rozmawiają znajomi jego rodzeństwa. Gdyby tylko chciał, mógłby do nich zejść, dołączyć i bawić się wspólnie z grupą roześmianych ludzi, ale on wolał ukryć się w swoim pokoju i podsłuchiwać rozmowę. W pewnym momencie zawołała go siostra, która wychodziła do sklepu. Zapytała, czy czegoś potrzebuje. Przy okazji zaproponowała po raz kolejny zresztą, aby zszedł na dół i wziął sobie kawałek jedzenia. On jednak odmówił, twierdząc, że niczego nie potrzebuje. Nasłuchując rozmowy w salonie, Joseph usłyszał, jak jego brat rozmawia o nim z kolegą. Mówił, że ostatnio zachowuje się coraz gorzej i nie ma żadnych przyjaciół. James zastanawiał się, jak może mu pomóc i czy terapia byłaby dobrym pomysłem. Całą rozmowę słyszał Joseph i to z jego zeznań dowiadujemy się, co dokładnie działo się w domu. Poczuł się dotknięty tym, że ktoś rozmawia o nim za jego plecami. Zrozumiał, że inni postrzegają go jako dziwaka i nie zamierzał tego tak zostawić. Zbiegł na dół i zaczął krzyczeć na Jamesa, że nie ma prawa go osądzać i nie będzie sugerować mu żadnego leczenia. Towarzystwo nie kryło zaskoczenia jego zachowaniem. Nikt nie powiedział o nim złego słowa, a jedynie wykazali troskę, co Joseph odebrał jako atak. Gdy wyraził swoje zdanie, wrócił do swojego pokoju, zamknął za sobą drzwi, ale po około 10 minutach ponownie zszedł na dół. Tym razem bez słowa do brata i jego znajomych złapał za rękę swoją siostrzenicę i zapytał, czy chce pójść do jego pokoju, aby pooglądać bajki. Dziewczynka się zgodziła, razem poszli na górę, a Joseph włączył telewizor i podgłośnił go tak, że dźwięk kreskówki rozbrzmiewał w całym domu. Po chwili ponownie zszedł na dół do salonu. Stanął w progu i wycelował w swojego brata z karabinu. Bez ostrzeżenia posłał w jego stronę serię strzałów. Następnie skierował lufę w stronę narzeczonego siostry, który został kilkukrotnie trafiony. Po nim zastrzelił jednego z kolegów, a w tym czasie drugi, Stilwell, usiłował wydostać się z domu. Wbiegł do kuchni, stamtąd przedostał się do pokoju, ale Joseph ruszył w pościg. Dopadł go przy drzwiach na tyłach domu i tam opróżnił magazynek. Po wszystkim spokojnym krokiem wyszedł z domu, poszedł do swojego sąsiada, aby powiedzieć mu, że właśnie zabił swoją rodzinę i potrzebna jest policja. Gdy patrole przybyły na miejsce, Joseph siedział z karabinem przed domem. Został zatrzymany, a śledczy weszli do środka. To, co zastali, było przerażające nawet dla doświadczonych funkcjonariuszy. Wszędzie na podłodze leżały łuski. W salonie znajdowały się trzy ciała podziurawione od kul. Czwarte ciało znajdowało się przy wejściu na tyłach domu. Żadna z ofiar nie miała szans na przeżycie. Sprawca oddał w sumie 30 strzałów, bo tyloma nabojami dysponował.
W pokoju na piętrze siedziała przestraszona 7-latka, którą przekazano matce, gdy wróciła ze sklepu. To był moment, w którym zrozumiała, że ręczyła za potwora, który odebrał jej ukochanych rodziców. Przez cały czas wierzyła w niewinność najmłodszego brata, a teraz okazało się, jak bardzo się pomyliła. Joseph był bezwzględną bestią zdolną z zimną krwią zamordować bliskich. Gdyby dziewczyna została w domu, zapewne również straciłaby życie. Później Kelly wyjaśniła, że targają nią dwa sprzeczne uczucia. Nienawiść do brata, który zrujnował jej życie, oraz wdzięczność, że oszczędził jej córkę. 28 lipca 1997 roku, zaledwie dwa dni po tych wydarzeniach, Joseph Corcoran stanął przed sądem. Prokurator oskarżył go o 4 morderstwa. Uznano, że nie można połączyć tego, co się stało, w jedną całość i sądzić oskarżonego za jeden czyn, bo byłoby to okazaniem braku szacunku dla jego ofiar. Sąd podzielił to zdanie i zdecydował, że o winie lub niewinności zadecyduje ława przysięgłych. Proces toczył się w Sądzie Najwyższym w hrabstwie Allen, gdzie adwokat Corcorana starał się dowieść, że jego klient jest niewinny. Nikt z zebranych na sali nie podzielał tego zdania, nawet sam oskarżony. Doszło do sytuacji, w której obrońcy bardziej zależało na uniewinnieniu niż samemu sprawcy. 22 maja 1999 roku, po 2-letnim procesie, ława przysięgłych wydała werdykt uznając Josepha Corcorana winnym wszystkich zarzucanych mu czynów. 4 dni później sędzia skazał go na karę 4 wyroków śmierci. Jednak tu historia się nie kończy. Joseph Corcoran wciąż przebywa w celi śmierci, mimo że od wyroku minęło już ćwierć wieku. Na to miało wpływ wiele czynników, przede wszystkim zawirowania w prawie stosowania tego rodzaju kar, moratorium w stanie Indiana oraz liczne apelacje. W latach 99-2009 stracono 14 skazanych, oskarżonych w latach 80. W roku 2014 Corcoran był jednym z 11 więźniów oczekujących na wyrok, a do 2018 stracono 5 z nich. Do 2020 roku nie stracono nikogo, a 8 skazanych oczekuje na wykonanie wyroku. Joseph Corcoran miał zostać stracony 12 maja 2005 roku, ale zdołał odwołać się od wyroku, a sąd nakazał ponowne rozpatrzenie jego sprawy. Z uwagi na apelację nie można było wykonać wyroku. Dopiero 26 czerwca 2024 roku prokurator generalny Ted Rokita złożył wniosek o wyznaczenie terminu wykonania egzekucji. Sąd Najwyższy uznał, że Corcoran zostanie stracony 18 grudnia tego roku, czyli za niespełna 3 miesiące. Do tego czasu mają zostać wykonane wszystkie zaległe wyroki, ale pojawił się kolejny problem, bowiem wszyscy skazani zakwestionowali skład chemiczny środka, który ma zostać im zaaplikowany. Prokurator wydał oświadczenie, że żadna z tych skarg nie stanie na przeszkodzie do wykonania wyroku, a jeżeli komuś nie odpowiada środek chemiczny, ma do wyboru krzesło elektryczne lub pluton egzekucyjny. Obrońca stara się odwołać wykonanie wyroku, stosując różne zagrywki, które nie zawsze są poważne. Aktualnie twierdzą, że skazany nie może odpowiadać za swój czyn, ponieważ cierpi na bardzo rzadką odmianę schizofrenii, która dopiero zostanie wykryta przez naukowców. Wcześniej żądali natychmiastowego wypuszczenia skazanego na wolność, twierdząc, że w więzieniu jest stale torturowany przez tajną organizację państwową. Była też próba ułaskawienia, ponieważ według oskarżonego jest on stale poddawany torturom przy użyciu ultrasonografu, a w nocy nie może spać, bo przychodzą do niego ludzie z zaświatów.
Na pytanie, dlaczego więc przyznał się do zabójstwa 6 osób, w tym również do zabójstwa swoich rodziców. Adwokat stwierdził, że jego klient ma zaburzenie polegające na tym, że mimowolnie wypowiada słowa, których w rzeczywistości wypowiedzieć nie chce. W tym przypadku raczej nic się nie zmieni i wyrok zostanie wykonany 18 grudnia. Do ostatniej chwili czekaliśmy na informacje odnośnie Marcellusa Williamsa. Wiele wskazywało na to, że jest niewinny i nie powinien zostać stracony. Jednak mimo przytłaczających dowodów na jego niewinność, dziś w nocy został stracony. Niebawem przygotuję cały odcinek o tej sprawie, ale na dziś to już wszystko. Na kolejne podcasty zapraszam we wtorki, czwartki i niedzielę o godzinie 20 na kanale kryminalnym. Zastanawiam się też nad wprowadzeniem dodatkowego odcinka, takiego jak ten, który zrobiłem kilka dni temu z kamerą przy okazji sprawy wypadku z udziałem Łukasza Rzet. Jeżeli nie widzieliście tego odcinka, zapraszam Was na mój kanał. Dajcie znać, czy taka seria bieżących spraw, ale nie tylko, byłaby przez Was chętnie oglądana. Poważnie to rozważę, a teraz już się z Wami żegnam. Do usłyszenia w niedzielę.